Oglądacie Mobilną Akademię Telewizyjną. Dziś pokażemy Wam filmiki, które wygrały w konkursie Nakręć się na smartfona. Przypominam, że nasz nowy projekt wystartował na 21. przystanku Woodstock. Na specjalnych warsztatach opowiadaliśmy o najważniejszych zasadach nagrywania. Pokazywaliśmy, jak wykorzystać dostępne na rynku gadżety i uczyliśmy montować pliki wideo na smartfonach i komputerach. Z okazji 10-lecia oddziału przygotowaliśmy dla Woodstockowiczów konkurs. 6 najlepszych festiwalowych reżyserów dostało od nas nowoczesne smartfony i gadżety TVP Gorzów. Jeden z takich zestawów trafił do Pawła Dawidziuka z Siemiatycz. Jego film idealnie oddaje woodstockową atmosferę i pokazuje prawdziwe życie na festiwalu. Zobaczcie sami. Nagrodziliśmy też film Woodstock. W tym materiale podobała nam się konsekwencja i motyw przewodni, jakim były stopy przemierzające kilometry woodstockowego pola. Uznanie jury zdobył też film Jarka z Myśliborza. Woodstock 2015 się kręci. Spodobał nam się sposób, w jaki pokazano przygotowania do wyjazdu. Woodstock! To dla mnie chwila wytchnienia od rzeczywistości, możliwość wyrażenia siebie i nie bania się o to, że ktoś się od ciebie oceni. Jest to po prostu dla mnie taka chwila dla siebie, która pozwala mi potem normalnie funkcjonować w rzeczywistości. Mogę się wyciszyć, zrelaksować, nabrać energii do życia, dobrze się bawić ze znajomymi, dużo uśmiechu. Dla mnie Woodstock jest na pewno oderwaniem od rzeczywistości. Raz w roku, przy świetnej muzyce, w świetnej atmosferze. Warto tu przyjechać. Aha, zaraz będzie ciemno.
kto choć raz był na Woodstocku, ten wie, że czas mija tam zdecydowanie za szybko. Udało się to pokazać Paulinie Stopie. To właśnie przyspieszone ujęcia zagwarantowały jej nagrodę. Piąty smartfon trafił w ręce Zosi ze Skwierzyny, która w dość niekonwencjonalny sposób pokazała przygotowania do festiwalu. Zazwyczaj woodstockowicze przyjeżdżają samochodami lub pociągami, a Zosia przypłynęła kajakiem. Norbert z Goleniowa urzekł nas, pokazując w swoim filmie naszą pracę. Oglądając jego materiał, aż zatęskniliśmy za Woodstockiem. Thank you.
Teraz ze specjalnymi warsztatami odwiedzimy lubuskie licea i technika. Chcemy nauczyć młodzież tworzyć filmy dobre jakościowo, tak aby później za pośrednictwem telewizji mogli je oglądać widzowie w całej Polsce. Jeśli jesteście świadkami ciekawych wydarzeń, to chwytajcie za swoje smartfony. Czekamy na wasze filmy. Możecie je wysłać na adres, który wyświetla się poniżej. Zapraszam na kolejny odcinek. Do zobaczenia.